Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 10. Marke. Najciemniej jest pod latarnią. Buongiorno, dzień dobry. Tradycyjnie na początku dziękuję bardzo za wszystkie Wasze opinie, polubienia i komentarze. Wszystko to, co mi piszecie, na przykład też odnośnie do propozycji kolejnych spraw, oczywiście biorę pod uwagę i zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Podoba Wam się to, co robię i jeśli oczywiście macie ochotę, to zachęcam. A dzisiaj zabieram Was do Marke, regionu położonego w środkowych Włoszech ze stolicą w Anconie. W 2018 roku został on uznany za najbardziej ekologiczny, zielony region w całych Włoszech. W herbie tego regionu znajduje się wizerunek dzięcioła, co związane jest z pewną starożytną legendą, według której lud Sabinów zawędrował w te okolice, podążając właśnie za zielonym ptakiem tego gatunku. Markę, można powiedzieć, są taką uporządkowaną mozaiką, składającą się po trochu z winnic, po trochu z gajów oliwnych, pól pszenicy i oczywiście morza. Absolutnie do spróbowania są tutaj vincis grassi, czyli wariacja na temat lasagni, nadziewane oliwki oraz, jeśli ktoś jest koneserem mięsa, królik z dodatkiem dzikiego kopru włoskiego i boczku. Jak z każdego zakątka Włoch, również i stąd głodni na pewno nie wyjedziecie. Nasza dzisiejsza opowieść rozgrywa się w Urbino, kołysce włoskiego renesansu, bardzo spokojnym, niewielkim mieście uniwersyteckim położonym 700 metrów nad poziomem morza w prowincji Pesaro. Można tu podziwiać dom rodzinny słynnego malarza Rafaela, którego pewnie zbytnio nikomu nie trzeba przedstawiać, oraz dzieła jego kolegi po fachu Pietra della Francesca, którego pewnie większość z Was również zna, albo przynajmniej słyszała to nazwisko. Jedna z ulic prowadzących do Urbino nosi nazwę Via della Morte, czyli ulica śmierci. Skłania to do refleksji, że czasami złe rzeczy dzieją się w miejscach, które najmniej byśmy o to podejrzewali. Na przykład właśnie na terenie urokliwego, sielankowego kompleksu uniwersyteckiego. Taki przybytek jawi się przede wszystkim jako ostoja wiedzy i mądrości, a na pewno nie kojarzy się z miejscem popełnienia przestępstwa. A jednak, jak za chwilę zobaczycie, i takie sytuacje się zdarzają. I chyba też ze względu na te nietypowe okoliczności pozostają w pamięci ludzi dłużej niż inne podobne sprawy, ale takie, które dzieją się w bardziej konwencjonalnych i oczywistych miejscach. Tak jest z przypadkiem Flori de Cesaretti. Nikt nigdy nawet by nie przypuszczał, że osoba taka jak ona mogłaby stać się ofiarą brutalnego przestępstwa w tak bardzo niestereotypowym, jeśli chodzi o miejsca zbrodni, otoczeniu. Historię zabójstwa Floridy opracowałam głównie na podstawie odcinka programu o tematyce kryminalnej telewizji Rai 3 pod tytułem Blue Notte. Jest 27 listopada 1998 roku. Przenosimy się do Urbino. Jak już wiecie, jest to miasto o długich tradycjach i długiej historii. Związanymi z nim postaciami byli, tak jak mówiłam, m.in. słynni renesansowi malarze. Miasto to liczy sobie jedynie nieco ponad 15 tysięcy mieszkańców, ale siedzibę ma tutaj uniwersytet, na którym studiuje ponad 13 tysięcy studentów, czyli niemal tylu, ile liczy sobie cała stała populacja Urbino. Bardzo duża ilość osób, w tym oczywiście bardzo dużo studentów z zagranicy. Uczelnia, w przeciwieństwie, myślę, do większości przybytków tego typu, nie posiada jednego centralnego kampusu, a zajmuje wiele budynków rozsianych po całym mieście. W jednym z takich budynków, Collegio del Colle, będę go nazywać po prostu Collegem, pracuje właśnie Floridę,
Jest ona tam portierką. Kobieta ma 47 lat, jest zamężna, mąż pracuje w firmie medycznej i mają razem dwoje dzieci. Córka jest adwokatem w Mediolanie, natomiast syn ma sklep z butami. I Florida, jeśli akurat nie pracuje w koledżu, pomaga synowi właśnie w tym sklepie, a oprócz tego zajmuje się domem. Wszyscy określają ją jako bardzo sympatyczną, szczerą i pozytywną, pełną energii osobę. Florida wyszła za mąż dość wcześnie, ponieważ już jako 20-latka, a w wieku 21 lat urodziła swoje pierwsze dziecko. I od tego czasu bardzo poświęciła się życiu rodzinnemu. Była niezwykle dumna z córki, kiedy ta została właśnie adwokatem, ale również nie miała nic przeciwko, kiedy syn postanowił przerwać studia i zacząć pracować. Florida wydaje się więc taką wspierającą mamą, akceptującą przeróżne wybory swoich dzieci. Jedna ze studentek koledżu, z którą rozmawia dziennikarz programu Blue Notte, wspomina, że Florida była niezwykłą osobą. Zawsze uśmiechnięta, elegancko ubrana, zadbana, chętna do pomocy. Koledż był wręcz jej drugim domem. Pracowała tam od 20 lat. Wszyscy studenci traktowali ją po prostu jak dobrą ciocię. W piątek rano, 27 listopada 1998 roku, wydaje się dokładnie takim samym porankiem jak wiele podobnych. To spokojna okolica, spokojny budynek uniwersytecki i właściwie nic szczególnego nigdy się tutaj nie dzieje. Zwłaszcza, że akurat w tych okolicach, w tym budynku pojawiają się praktycznie tylko magistranci i profesorowie, nawet nie zwykli studenci z różnych lat, tak jak w innych strefach miasta. O 7 rano koledż jeszcze śpi. Jedynie panie odpowiedzialne za pralnię są już na nogach. I jedna z nich spotyka na dole w budynku koleżankę, która rozpaczliwie płacze. Zapytana o powód, odpowiada, że nie żyje Florida, która pracowała właśnie w tym budynku jako portierka. Ale jak to możliwe? Pyta pani z pralni. Przecież ja rozmawiałam z nią dzień wcześniej, żartowała, śmiała się. Kobieta nie może w to uwierzyć. Co się mogło stać z Florida? Na miejscu są już karabinierzy i policja. Rozmawiają oni przede wszystkim na samym początku z Ricardem, portierem, który przyszedł rano, ponieważ Florida kończyła nocną zmianę, a on miał ją zastąpić. Mężczyzna opowiada, że przyszedł do koledżu około 6 rano. Wszedł normalnie głównym wejściem, jednak drzwi nie otworzyła mu portierka, tylko profesor, który akurat wychodził. Ricardo, wchodząc do środka, zauważył jeszcze innego profesora. Stał on przy automatach z napojami znajdujących się przy wejściu i pił sobie kawę. No nie było to nic jakoś specjalnie nadzwyczajnego. Ale następnie jego uwagę przykuło coś jednak dosyć niezwykłego. Mężczyzna zauważył, że o barierkę dyżurki, czyli takiej budki, w której zazwyczaj siedzi portier czy ochroniarz w miejscach takich jak na przykład uniwersytet, oparty jest fotel. I w tym przypadku mamy tutaj do czynienia z nieco większym pomieszczeniem niż taka tradycyjna dyżurka, ponieważ akurat tutaj, w głębi tego pomieszczenia, był tak naprawdę pokój, w którym było miejsce na rozkładane polowe łóżko, a także zejście po schodach do piwnicy. I w tej piwnicy były między innymi magazyny, różne pomieszczenia, winda towarowa oraz łazienki. Mężczyzna, jak zobaczył to krzesło, pomyślał, że to któryś z nieporządnych studentów musiał je tam postawić w taki sposób i po prostu odstawił je na bok. O tej godzinie Florida była już zazwyczaj gotowa do zakończenia swojej zmiany i szykowała się do domu. Ale tym razem Ricardo nie zobaczył nigdzie koleżanki. Spojrzał więc do wnętrza stróżówki, a potem tam w głębi, w dół tych schodów i zobaczył z daleka, że na dole pali się światło, prawdopodobnie w łazience. Pomyślał sobie więc, że Florida pewnie ma lekkie opóźnienie i jeszcze się przygotowuje do wyjścia. Zauważył też, że drzwi stróżówki są zamknięte od wewnątrz.
Przeskoczył więc przez barierkę do środka. W tym pokoju, o którym mówiłam, na tyłach dyżurki, wszystko wydawało się całkiem w porządku. Mężczyzna zdjął i odwiesił na wieszak kurtkę i zauważył, że łóżko polowe, na którym zazwyczaj spali czy odpoczywali pracownicy nocnej zmiany, było tak jak zwykle pościelone, z narzuconym delikatnie kocem, tak jak zazwyczaj robiła Florida. Ricardo postanawia więc zaczekać, aż kobieta wyjdzie z łazienki, a w międzyczasie podchodzi do lady dyżurki, żeby wyjąć identyfikator z takiej kasetki, która znajdowała się w szufladce pod ladą. Jednak ku jego zaskoczeniu szuflada jest pusta, a kasetki z identyfikatorem tam nie ma. I Ricardo jest tym faktem dość mocno zdziwiony i zaczyna myśleć, że coś tu jest jednak nie w porządku. Schodzi więc po schodach, które prowadzą do piwnic, tam gdzie są te łazienki i magazyn, i na stopniach w głębi od razu zauważa krew. Przychodzi mu więc na myśl, że Floridę musiała po prostu źle się poczuć i spaść ze schodów. Schodzi więc szybko dalej i faktycznie znajduje leżącą twarzą do podłogi kobietę. Podchodzi i woła ją. Kiedy zbliża się na tyle, aby móc ją dokładniej zobaczyć, zaczyna wręcz krzyczeć. Jest bowiem jasne, że Florida została zamordowana i to w bardzo brutalny, wręcz bestialski sposób. Tak jak wspomniałam, kobieta leży na podłodze z twarzą zwróconą ku ziemi. Natomiast jej głowa odwrócona jest w kierunku pomieszczenia, w którym przechowuje się lód. Jest to taki rodzaj pomieszczenia czy magazynu, w którym właśnie był przechowywany lód, wykorzystywany w różnych celach, na przykład w czasie upałów. I drzwi od tego pomieszczenia są otwarte. Florida jest ubrana, ma na sobie służbowy strój portierki, niebieski kardigan i wełnianą spódnicę, również w kolorze niebieskim, oraz błękitną koszulę. Natomiast na stopach nie ma pantofli. Zostały one na górze, koło łóżka, w którym wcześniej kobieta spała. Cztery guziki od jej koszuli są oderwane i leżą dość daleko od ciała, na schodach prowadzących do piwnicy. Oprócz tego nie widać właściwie żadnych śladów walki ani wykorzystania seksualnego. Widoczne są natomiast ewidentne oznaki brutalnej przemocy, której doświadczyła kobieta. Jak ustalą później śledczy, zadano jej 22 uderzenia, wszystkie w głowę i w twarz. Spowodowały one praktycznie pogruchotanie czaszki i w efekcie śmierć. Ciosy zadano płaskim przedmiotem o nieostrych, solidnych krawędziach. Mogła nim być na przykład łopata, która zazwyczaj była przechowywana w piwnicy, a której tam tym razem nie odnaleziono. Według eksperta z Ancony, który przybył na miejsce, śmierć kobiety mogła nastąpić pomiędzy 4 a 5 tego poranka, 27 listopada. Oprócz tego scena zbrodni jest dość dziwna. Widać oczywiście bardzo dużo krwi, co zrozumiałe. Wielka kałuża znajduje się wokół ciała Floridy, ale są też jakieś takie nietypowe, jasne smugi na czterech ostatnich schodach. I z tego, co mi wiadomo, śledczym nie udało się zidentyfikować tak naprawdę nigdy w czasie trwania dochodzenia, z czego mogły pochodzić te jasne smugi, co to była za substancja. Śledczy odkrywają również na miejscu, niedaleko ciała Floridy, ślad buta o gumowej podeszwie. Jest to but niewielkich rozmiarów, numer 38. Drzwi prowadzące z dołu na zewnątrz są otwarte. Jest to tylne wyjście z budynku. Przed drzwiami, na śniegu, widać ślady krwi. I wygląda to tak, jakby ktoś chciał wyczyścić jakiś płaski obiekt, na przykład właśnie łopatę. Jest tam również odbity, krwawy, półksiężycowaty odcisk, właśnie na śniegu, tak jakby ktoś tam wbił tę łopatę. Na miejscu śledczy znajdują również zakrwawiony ręcznik, który jak później ustalą, został zabrany z łazienki właśnie tam w podziemiach budynku.
Na górze w dyżurce, tak jak wspomniałam, też nie wszystko jest tak jak zwykle. Z szuflady zniknęła kasetka, w której portierzy trzymali swoje identyfikatory i bardzo często drobne na kawę z automatu. Tym razem powinny tam się znajdować również pieniądze, które wieczór wcześniej zostawił jeden z profesorów. Razem było to około 200 tysięcy lirów, na dzisiejsze pieniądze około 140 euro. Brakuje również torebki i kuferka z kosmetykami Floridę. W stróżówce nie ma żadnych odcisków palców, oprócz śladu odbitej ręki na ladzie. Jest to prawa dłoń. I wygląda to tak, jakby ktoś opierał się ręką o ladę, żeby przeskoczyć przez nią na drugą stronę. Być może właśnie z pomocą tego krzesła, które wcześniej zauważył Ricardo, oparte o barierkę dyżurki. Śledczy próbują odtworzyć bieg wydarzeń tamtej nocy. Wstępna rekonstrukcja jest następująca. Floridę kładzie się spać, następnie ktoś opiera krzesło o zewnętrzną barierkę stróżówki i wspierając się ręką o blat, dostaje się do środka. Otwiera szufladę, wyciąga kasetkę, bierze również torebkę i kuferek Floridę. I w tym momencie kobieta budzi się i wstaje. Widząc intruza, biegnie za nim w dół po schodach. On w tym momencie zupełnie traci głowę i atakuje kobietę. Zaczynają walczyć, stąd te oderwane guziki, aż wreszcie napastnik chwyta to, co ma pod ręką, czyli łopatę, i zadaje kobiecie ciosy. Potem biegnie do łazienki po ręcznik w celu zatarcia śladów. Próbuje wyczyścić łopatę śniegiem. I ten przebieg wydarzeń wydaje się dość oczywisty i nie budzący większych wątpliwości. Jest w nim jednak coś, co nie pasuje. Jeśli złodziej zakradł się do budynku w celu kradzieży, to było to dość dziwne, ponieważ po pierwsze poruszał się w środku tak, jakby znał to miejsce bardzo dobrze. A po drugie, jeśli je faktycznie znał, to powinien też doskonale zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę nie było tam praktycznie nic do ukradzenia. Sposób, w jaki Floridę pobiegła za intruzem, również budzi wątpliwości śledczych. Czemu na przykład poszła boso, nie założyła pantofli? Może nie myślała jasno i pobiegła po prostu tak, jak stała. Ale właściwie ja też nie jestem pewna, czy w sytuacji nakrycia intruza na gorącym uczynku pomyślałabym tak naprawdę o wkładaniu butów. Myślę, że nie. Raczej bym pobiegła po prostu tak, jak stoję, czyli boso na przykład. I wreszcie, skąd aż taka brutalność napastnika? Jak już wiecie, czaszka kobiety została dosłownie roztrzaskana na kawałki. Jest również jeszcze jedna rzecz budząca zastanowienie. Aby przejść do łazienki po ręcznik, który tam został znaleziony na miejscu zbrodni obok ciała Floridę, i na pewno był to ręcznik z tych łazienek miejscowych, a więc, żeby przejść po ten ręcznik do łazienki, morderca musiał przedostać się przez kałużę krwi. Nie było właściwie innej możliwości. Natomiast na podłodze łazienki nie znaleziono absolutnie żadnych śladów krwi, nawet mikroskopijnych. Więc wyglądało to tak, jakby morderca po prostu przefrunął przez tę kałużę i w ten sposób dostał się do innego pomieszczenia. Prokurator obecny na miejscu zdarzenia, który również jest gościem programu Blue Notte, nakazuje natychmiastowe odcięcie całej strefy wokół budynku i jego okolic oraz oczywiście przesłuchanie wszystkich osób, które mogły coś wiedzieć lub widzieć. Jako motyw, tak jak wspomniałam, przyjęto praktycznie od razu rabunek, zważywszy na to, że zniknęły rzeczy. Zniknęła kasetka, torebka i kuferek z kosmetykami. Uznano również, że zbrodnia ta była przypadkowa. Podczas kradzieży po prostu coś poszło nie tak. Złodziej chwycił więc pierwsze narzędzie, jakie wpadło mu w ręce, czyli łopatę, i zaczął zadawać ciosy. Nie było w tym raczej żadnego planowania czy premedytacji. Natomiast ciosy zadawał już oczywiście w celu pozbawienia ofiary życia. Śledczy, aby zrozumieć lepiej lub może nawet poznać motyw zbrodni,
muszą przyjrzeć się dokładnie życiu ofiary. Kim była Floridę? Jaka była? Jakie życie prowadziła? Jak pamiętacie, Floridę miała udane życie rodzinne, a poza tym kochała swoją pracę. Traktowała studentów niemal jak swoje dzieci, a oni ją jak najlepszą ciocię. I na pewno nie miała ona żadnego absolutnie poczucia zagrożenia, kiedy przebywała w pracy. Wszyscy profesorowie pracujący w tym koledżu byli już w dość słusznym wieku i jak sama Floridę powiedziała do koleżanki z pralni zaledwie kilka dni przed swoją śmiercią, w tym otoczeniu właściwie nie było nikogo, kto mógłby w jakiś sposób utrudniać im pracę czy zakłócać spokój. College Colle, będący częścią kompleksu uniwersyteckiego, jest połączony z pozostałymi budynkami dość skomplikowaną siecią przejść, schodów i zakrętów. Stanowią one praktycznie taki labirynt, w którym bardzo łatwo jest się zgubić, jeśli ktoś znajdzie się tu po raz pierwszy. I pewnie wiecie, jak to wygląda, jeśli byliście we Włoszech, że faktycznie zdarzają się takie miasteczka, czy nawet większe miasta, w których tych zaułków jest tak bardzo dużo i tych uliczek takich wąskich, krótkich, przeplatanych ze sobą, że nawet z mapą ciężko jest się w tym wszystkim połapać. A więc śledczy uważają, że osoba, która zabiła Floridę, potrafiła poruszać się swobodnie w tej plątaninie uliczek i przejść. Oprócz wejścia głównego do budynku koledżu, było tam jeszcze troje dodatkowych drzwi, które teoretycznie w nocy powinny być zamykane. Około pierwszej w nocy ochroniarz powinien zrobić obchód i zamknąć wszystkie wejścia na klucz. Tak było jednak tylko w teorii. W praktyce zdarzało się bardzo często, że nie zamykano w ogóle drzwi. Nie tylko dlatego, że było to bardzo spokojne i bezpieczne miejsce, ale też dlatego, że był tam praktycznie cały czas przepływ studentów. Puby w Urbino zamykały się o trzeciej nad ranem. I studenci, którzy wracali do swoich pokoi, bo zapomniałam dodać, że ten college to nie był tylko budynek uniwersytecki na zasadzie, że były tam sale do prowadzenia zajęć, ale były tam też właśnie mieszkania, pokoje dla studentów, coś w stylu akademika czy domu studenckiego. A więc ci studenci, którzy wracali nad ranem do swoich pokoi, przechodzili przez portiernię i docierali tam różnymi wejściami do budynku. Więc właściwie nie było sensu tych drzwi w kółko zamykać i otwierać. Tak więc wejście do portierni było bardzo łatwe, czy to głównym, czy bocznymi wejściami. Ponieważ osoba, która pozbawiła życia Floridę, miała ze sobą całkiem sporo rzeczy, no bo kasetkę, torebkę, kuferek oraz prawdopodobnie łopatę, która była narzędziem zbrodni, ponieważ nigdzie w okolicy budynku jej nie znaleziono, założenie jest takie, że musiała oddalić się samochodem, a nie na pieszo. I około dwóch dni po morderstwie torebka i kuferek Floridy zostają odnalezione przez mężczyznę, który wyprowadzał na spacer psa przy ulicy prowadzącej do Urbino. Jest to dosyć mocno zalesiony teren. Morderca prawdopodobnie dojechał więc tam samochodem, a potem przeszedł kawałek pieszo, aby gdzieś tam w trawie czy w krzakach pozbyć się rzeczy swojej ofiary. Policja stara się również odtworzyć ostatni dzień życia kobiety. Pracowała ona w systemie zmianowym. Dwa dni na rano, dwa dni na popołudnie i dwa dni na noc. Potem miała trzy dni wolnego. O godzinie pierwszej w nocy, tamtej feralnej nocy, Floridę dzwoni do swojej córki do Mediolanu. Rozmawiają chwilę o błahostkach. Według córki mama ma dobry humor, jest spokojna i właściwie taka jak zwykle. Około 3:30 do budynku wchodzi trzech studentów. Drzwi wejściowych nie otwiera im jednak sama Floridę, ale jakiś inny młody chłopak z kozią bródką. Wygląda on, jakby na kogoś czekał. I po tym, jak otworzył studentom drzwi, zaczął z powrotem zerkać na zewnątrz, tak jak robił to już wcześniej. Jakby kogoś właśnie wyglądał. Floridę jest natomiast za ladą dyżurki, miła i sympatyczna jak zawsze. Jeden ze studentów,
Pyta ją nawet, dlaczego jest jeszcze na nogach o tej porze i czemu się nie położyła. Natomiast ona odpowiada, że na kogoś czeka. Studenci idą więc do swoich pokoi, a młodzieniec z bródką nadal czeka przy drzwiach. Jest to ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział Floridę żywą. Około 4:30 do koledżu wracają inni studenci, ale nie widzą już wtedy w budynku nikogo. Około 5 rano do dyżurki dzwoni koleżanka, która ma nocną zmianę w innym koledżu i chce po prostu pogadać. Jednak Floridę nie odbiera telefonu. Następnego ranka pewna kobieta widzi młodego mężczyznę odpowiadającego opisowi chłopaka czekającego wtedy nad ranem w budynku, jak wsiada do autobusu jadącego z Urbino do Rzymu. Również około 8 innych pasażerów tego autobusu potwierdza, że faktycznie widziało takiego mężczyznę i że wydawał się on bardzo zdenerwowany. Chłopak wysiada na przystanku Tiburtina w Rzymie i od tego momentu nikt już nic o nim nie jest w stanie powiedzieć. Dokąd poszedł, czy pojechał, kim był i czy miał coś wspólnego ze śmiercią Floridę? Policja oczywiście sporządziła portret pamięciowy. Już wiadomo po czasie, ta kobieta też już przypomniała sobie o tym po jakimś czasie, nie od razu, że widziała go w tym autobusie. Ale tak naprawdę nikt nie rozpoznaje na tym portrecie kogoś, kogo by znał. I nie wydaje się też, aby ten mężczyzna był już wcześniej w koledżu. W 2007 roku, zrobimy spory skok w przyszłość, mężczyzna podobny do tej osoby z portretu pamięciowego zostaje zatrzymany i przesłuchany w Bari. W roku śmierci Floridę uczęszczał on na studia w koledżu, w którym doszło do zabójstwa. I jego dziewczyna, z którą spotykał się właśnie w tamtych czasach, zeznała również, że w dzień śmierci Floridę jej chłopak wrócił do domu cały ubrudzony krwią. On jednak wyjaśnił, że była to po prostu zwykła, przypadkowa bójka, jaką stoczył akurat tego dnia. I faktycznie po 9 latach od zdarzenia badania DNA potwierdziły, że nie miał on nic wspólnego ze śmiercią portierki. Bo na szczęście, o tym nie wspomniałam, z miejsca zbrodni pobrano sporo próbek właśnie DNA. Tego dnia, kiedy zginęła Floridę, kilku studentów wracających ze Starego Miasta widziało bardzo szybko jadący samochód na drodze prowadzącej właśnie do koledżu Colle. Dzień później mężczyzna, który wyszedł na spacer z psem, tak jak już wiecie, znajduje torebkę i kuferek Floridę. I co ciekawe, obie te rzeczy są zupełnie nienaruszone. Wyglądają wręcz tak, jakby nie zostały nawet otwarte. W środku też niczego nie brakuje. Są dokładnie wyczyszczone na zewnątrz, nie ma na nich najmniejszego śladu krwi czy plam jakiegoś innego pochodzenia. Śledczy, mimo tych wszystkich nowych informacji, nadal skłaniają się właściwie ku dwóm teoriom. Pierwsza jest oczywiście taka, że morderstwo było wynikiem przyłapania złodzieja na gorącym uczynku. Wszedł, aby coś ukraść, Floridę się obudziła, być może nawet go rozpoznała, zaczęła za nim biec, a ten w panice podjął najgorszą decyzję z możliwych. Postanowił zabić po prostu świadka kradzieży. Do tego nie pasuje zupełnie jednak fakt odnalezienia nienaruszonej torebki. Czy to, że tak naprawdę z dyżurki nie było co ukraść? Portierzy nie trzymali tam ani wielkich pieniędzy, co najwyżej drobne na kawę, ani tak naprawdę nic cennego. Druga teoria zakłada natomiast, że rabunek był upozorowany. To znaczy, być może Floridę była z kimś wtedy umówiona, przecież sama powiedziała wtedy studentom, że na kogoś czeka. Rozmawiali, ale coś się stało. Może wywiązała się kłótnia i doszło do wybuchu niepohamowanej agresji ze strony rozmówcy kobiety. Śledczy przesłuchują dosłownie setki świadków. W kręgu ich zainteresowań są zwłaszcza osoby, które znały lub mogły znać kolecz od wewnątrz, co dość oczywiste. Przez pewien czas uwaga policji koncentruje się na jednym z pracowników, który miał w przeszłości drobne problemy z prawem.
Według słów policji był dosyć niestabilny emocjonalnie, ale szybko ten trop zostaje porzucony. Sposób działania mordercy, a zwłaszcza próby upozorowania rabunku i zmylenia śledczych, jeśli faktycznie to miało miejsce, nie pasują do tej akurat osoby. Jest również inny mężczyzna, zatrudniony w firmie powiązanej z koledżem. Cierpi on na bezsenność i w związku z tym bardzo często kręci się po budynku. Zjawia się w nim właściwie o każdej porze dnia i nocy. I zdarzało się już w przeszłości, że portierzy nawet kłócili się z nim o to łażenie takie właśnie po budynku i Floridy również. Jednak mężczyzna na noc zabójstwa portierki ma alibi. Tym razem był z rodziną w domu. Chociaż nie wiem, czy alibi zapewniane przez najbliższą rodzinę może być w ogóle brane pod uwagę jako wiarygodne. Podejrzewany jest również kolejny pracownik, który ma na koncie drobne kradzieże w koledżu, o które zresztą również kłócił się między innymi z Floridę. Ale i on również ma alibi. Tę noc spędzał w domu. I wreszcie kolejny mężczyzna o imieniu Mauro, który był właśnie w trakcie zmiany zatrudnienia i miał zacząć pracować w sąsiednim koledżu. Jeździ on samochodem, który jest bardzo podobny do tego, jaki był widziany wtedy nad ranem przez studentów wracających z imprezy, tego, który tak szybko jechał w stronę koledżu. Policja jednak nie może się od niego niczego dowiedzieć, ponieważ mężczyzna kilka dni po zdarzeniu umiera. Możecie wierzyć lub nie, ale dzieje się to podczas pogrzebu Floridy. Student, który stał obok niego na uroczystości, zeznaje, że Mauro nagle zrobił się bardzo blady i upadł. Lekarze stwierdzają zawał serca. Aż tak ogromne emocje spowodowane pogrzebem Floridy wydają się oczywiście policjantom trochę przesadzone i co za tym idzie podejrzane. Jednak narzeczona Maura daje mu alibi. Twierdzi, że w noc zabójstwa mężczyzna był w domu. Nie sposób go już o nic zapytać, więc trop zostaje porzucony. Być może faktycznie śmierć Maura była zwykłym zbiegiem okoliczności i stał się on po prostu kolejną, tym razem nie bezpośrednią, ofiarą tego, co się stało. Nie wiem też, czy zostało porównane na przykład jego DNA z tym pobranym z miejsca zbrodni. Takich informacji nie znalazłam. W celu właśnie wykluczenia go już takiego ostatecznego jako sprawcy. Sprawą po jakimś czasie zaczyna się interesować specjalna jednostka policji rzymskiej, która zajmuje się tylko brutalnymi zbrodniami i seryjnymi mordercami. Przypadek Floridy jest szczególny, ponieważ z tego co zrozumiałam, tak twierdzi też właśnie dziennikarz z Blue Notte, w tamtych latach było to jedyne w Europie morderstwo dokonane z użyciem łopaty jako narzędzia zbrodni. Eksperci bardzo dokładnie analizują plamy i ślady krwi na miejscu zbrodni. O kształcie i wielkości plam można oczywiście stwierdzić, w którym miejscu na przykład morderca zadał pierwszy cios, w którym następny, gdzie skończył i tak dalej. Pewnie większość z nas oglądała Dextera, więc wiemy o co chodzi. Są również ślady wskazujące na ciągnięcie ciała po podłodze. Ubrania kobiety są zresztą przesiąknięte krwią, więc te ślady są bardzo dobrze widoczne. Z analiz wynika, że Florida została zaatakowana w okolicy ostatniego dolnego schodka. Tam właśnie nastąpiło pierwsze uderzenie. Potem kobieta została przeciągnięta po podłodze nieco dalej w głąb, w okolice windy towarowej. Ślady krwi świadczą o tym, że tam zostały zadane kolejne uderzenia łopatą. Jednak powstaje wątpliwość, czy faktycznie zrobiła to tylko jedna osoba. Czy raczej mogło być tak, że jedna osoba ciągnęła ciało, a druga zadawała ciosy? Według ekspertów, gdyby był tylko jeden zabójca, potrzebowałby on na pewno dłuższej chwili, aby pociągnąć ciało, zatrzymać się i zacząć zadawać ciosy. I w tym czasie musiałaby się w tym właśnie miejscu, obok windy towarowej, uformować dość duża kałuża krwi.
Natomiast takiej plamy krwi tam w ogóle nie znaleziono. Stąd więc założenie ekspertów, że musiało być dwóch napastników, wydaje się dość prawdopodobne. Zadawanie uderzeń i ciągnięcie ciała poszłoby wtedy szybciej i faktycznie tłumaczyłoby to brak kałuży krwi w tym konkretnym miejscu. Ślady wskazują również na to, że w okolice windy towarowej kobieta została zaciągnięta za nogi, a nie za ręce. Następnie napastnik zmienia jej pozycję, chwyta Floridę za ręce i przekręca ciało. I na koniec zadaje kolejne, już najsilniejsze ciosy. I według ekspertów, również ta zmiana pozycji ciała kobiety może świadczyć o dwóch napastnikach, którzy po prostu mogli być niezdecydowani co do tego, co robić, i tak jakby no, nie mogli na gorąco tego ustalić między sobą, więc się wahali. Dziwną rzeczą wydaje się również to, że na ścianach nie znaleziono żadnych rozprysków krwi. Jeśli ktoś zadaje mocne ciosy takim narzędziem jak łopata, to musi to powodować rozbryzgi krwi dookoła, a nawet na suficie. Tutaj jednak niczego takiego nie ma. Może to oznaczać, że ciosy były zadawane z przerwami. I sekwencja mogła być następująca: mocny cios, przerwa, przytrzymanie łopaty przy głowie ofiary, co tłumiłoby rozbryzg krwi, znowu zamach, uderzenie, przytrzymanie i przerwa. I wygląda to tak, jakby agresor chciał wręcz obserwować, jaki efekt wywołują jego ciosy. Powstaje również kolejna hipoteza, a mianowicie taka, że jednym z zabójców mogła być kobieta. Pamiętacie pewnie odcisk buta o numerze 38. Być może była to nawet grupka studentów. Kobieta na przykład stała na czatach, a ktoś trzeci, kto nie był zabrudzony krwią, zabrał po wszystkim kasetkę, torebkę i kuferek. Stąd brak jakichkolwiek krwawych śladów na tych właśnie przedmiotach. To mogłoby tłumaczyć również fakt braku kałuży krwi czy jakichkolwiek śladów krwi w łazience. Być może było tak, że osoba z tej grupki, która napadła na Floridę, która jeszcze nie była na przykład ubrudzona jej krwią, poszła wcześniej do tej łazienki. Może tam stała na czatach, może była tam schowana i później po prostu wzięła ręcznik i poszła z powrotem na przykład do tylnego wejścia. I dlatego też w łazience nie było żadnych śladów, ponieważ nie miał ich kto po prostu jeszcze zrobić. A być może ktoś wszedł do portierni od razu z intencją zabicia Floridę i po prostu upozorował kradzież. Ale dlaczego? Kto mógł chcieć ją pozbawić życia? To, że w grę mógł wchodzić na przykład sekretny romans Floridę, wydaje się mało prawdopodobne. Kobieta była bardzo rodzinna i podobno szczęśliwa. Ale z drugiej strony, przecież tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się dzieje w życiu innej osoby, póki ona sama nie zechce nam o tym powiedzieć. Na miejscu zbrodni, tak jak wspomniałam, zebrano wiele śladów, w tym DNA, między innymi spod paznokci Floridę oraz z jej nogi. Był to prawdopodobnie odcisk palca. W roku śmierci kobiety, oczywiście nie była jeszcze tak powszechna, dokładna analiza DNA, natomiast śledczy wrócili do tego wątku po latach, kiedy nauka poszła na tyle do przodu, że można było te próbki przebadać. I okazało się, że DNA znalezione na miejscu zbrodni mogło należeć do osoby argentyńskiego pochodzenia. Nie wiem, jak ci śledczy to sprawdzili, pewnie są jakieś takie markery właśnie wskazujące na etniczne pochodzenie danej osoby. Odnaleziono więc wszystkich Argentyńczyków, którzy studiowali wtedy w Urbino i pobrano od nich, oczywiście za ich zgodą, próbki DNA. Jednak nie znaleziono żadnego dopasowania. W 2012 roku z kolei prokuratura natrafiła na przypadek pewnego mężczyzny, 38-letniego Fabia Greco, który studiował wtedy w Urbino komunikację społeczną, a następnie został aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej adopcyjnej matki.
i dlaczego zwróciło to uwagę śledczych. Chodziło o sposób właśnie zadania kobiecie śmierci, ponieważ on uderzał ją wiele razy bardzo ciężką figurką, nawet figurką jakiegoś świętego, tak było w źródłach. I właśnie brutalność tego zabójstwa od razu przynosiła na myśl to, co zrobiono również w Floridzie. Jednak porównanie materiału genetycznego Fabia Greco z próbkami z miejsca zbrodni wykluczyło go jako sprawcę. Według profilu kryminalnego sprawcy sporządzonego przez psycholog Mary Petrillo, z którą, jak może pamiętacie, mieliśmy już do czynienia w odcinku trzecim o Madalinie Pawlow, sprawca mógł znać Floridę. Orientował się prawdopodobnie w jej zwyczajach, a nawet być może cieszył się zaufaniem kobiety. Może przyłapała go na czymś, a może mieli porozmawiać, ale konwersacja przerodziła się w kłótnię. A kobieta nie spodziewała się aż tak ogromnego wybuchu agresji ze strony swojego rozmówcy. Według Mary Petrillo w celu znalezienia sprawcy należałoby jeszcze raz bardzo dokładnie prześwietlić życie Floridy. Osoby, z którymi się spotykała, relacje ze znajomymi, zwłaszcza w ostatnich miesiącach przed jej śmiercią. Pomimo przeróżnych tropów oraz przebadania ogromnej ilości próbek DNA, i przesłuchania ogromnej ilości świadków, mordercy kobiety jak dotąd nie odnaleziono. Śledztwo było zamykane i ponownie otwierane 3 razy, niestety bez rezultatu. Nie jest to jedyne morderstwo we Włoszech, którego sceną był teren uniwersytetu. Na jednym z kanałów true crime'owych na pewno poruszana była na przykład sprawa Simonetty Ferrero, którą zamordowano na Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie. Pamiętacie też może mój odcinek z Emilii Romani o sprawie morderstw absolwentów Wydziału Dam z Uniwersytetu Bolońskiego. Tu co prawda sceną zbrodni nie był sam uniwersytet, ale dotyczyły one osób zaangażowanych w środowisko akademickie, które raczej też nie kojarzy się kryminalnie, a przynajmniej nie powinno. Tak więc niestety, tak jak wspomniałam na początku, często straszne rzeczy dzieją się nie tylko w odludnych, ciemnych miejscach, ale też w takich, które ciężko o to podejrzewać. Mam ogromną nadzieję, że dzięki postępowi w technologiach kryminalistycznych morderca w Floridzie zostanie wreszcie złapany, zwłaszcza, że śledczy posiadają jego próbki DNA. Wystarczyłoby, aby chociaż ktoś z jego bliższej rodziny zapisał się na przykład do komercyjnej bazy DNA i jej właściciele czy tam zarządzający umożliwiliby policji dostęp do niej, czy miał na przykład pobrane próbki z uwagi na jakieś inne przestępstwo. Wtedy można by było dość łatwo po pokrewieństwie dojść do sprawcy. Jak może pamiętacie, dzięki DNA rozwiązano po 20 latach sprawę zabójstwa Alberiki Filo della Torre, o której opowiadałam w odcinku 7. A może rozwiną się jeszcze inne, zupełnie nowe techniki, o których nie mamy jeszcze nawet zielonego pojęcia. Kto wie? Jeśli macie jakieś swoje teorie co do tego, kto mógł zabić Floridę, sympatyczną portierkę, piszcie oczywiście w komentarzach. Mnie dość mocno przekonuje ta hipoteza o kilku sprawcach, ponieważ wskazuje na to analiza śladów krwi na miejscu zbrodni. Faktycznie przekonuje mnie to, że był tam odcisk buta o rozmiarze 38, więc na pewno nie należał on do, tak przynajmniej można sądzić, do mężczyzny, tylko raczej do kobiety. Poza tym ten ręcznik zabrany z łazienki i brak śladów krwi w łazience. Także hipoteza o kilkorgu sprawcach jest całkiem prawdopodobna. Z drugiej jednak strony, gdyby chodziło o zwyczajny rabunek, to po co aż taka brutalność tej zbrodni? Czy nie wystarczyłoby po prostu, nie wiem, raz ją uderzyć w głowę, jeśli się wystraszyli i uciec? Ale żeby ją aż tak masakrować, no bo naprawdę nazywajmy rzeczy po imieniu, ona dosłownie została zatłuczona tą łopatą. Coś strasznego. Więc z drugiej strony hipoteza o tym, że Floridę znała tego kogoś, czy te osoby, też jest całkiem możliwa.
Być może właśnie została zamordowana, może w afekcie. Nie musiało koniecznie chodzić o jakiś romans sekretny czy inne tajemnicze sprawy, ale może o coś zupełnie innego. I faktycznie znała tę osobę i na przykład właśnie się pokłócili. Może mieli jakieś bliskie relacje, nie wiadomo. I stało się coś takiego, że człowiek ten wpadł w tak ogromny szał, że po prostu zamordował ją w afekcie. Ponieważ tutaj ten aspekt rabunku tak nie do końca się trzyma jednak kupy, z tego względu, że tak jak wspomniałam wielokrotnie już, no nie było co ukraść tam w tej portierni. I wszyscy, którzy znali college, a podobno osoba, która zamordowała Floridę, dobrze się w tym college'u orientowała, powinni właśnie wiedzieć, że tak naprawdę nie było tam nic cennego. I to tym bardziej przemawia za tym również to, że tak naprawdę torebka i kuferek zostały odnalezione w nienaruszonym stanie. I to przemawia za tym, że faktycznie mogło jednak chodzić o coś innego niż rabunek, a rabunek był tylko upozorowany. Napiszcie, co myślicie. I niestety kolejna nierozwiązana sprawa za nami, ale w następnym odcinku opowiem Wam dla odmiany o przypadku, w którym udało się policji krok po kroku bardzo skrupulatnie dotrzeć do sprawcy. Będzie to opowieść z regionu Molise. Zapraszam w przyszły czwartek.